Witam Was, moi drodzy, w serii z cytatami. Cytat na dzisiaj naprawdę dobry, mocny. Także lecimy. Czasami wydaje mi się, że praca dzieci w szkole dzisiejszej jest tak nadmierna, że lepiej dzieci potopić, niż uczyć w tych szkołach. Kto tak powiedział? Maria Skłodowska-Curie. I teraz, moi drodzy, wow! Ona poleciała, oczywiście, ona żyła tam parę ładnych lat temu, ale system edukacji nie zmienił się zbyt wiele od tamtego czasu. A wręcz bym powiedział, że ilość godzin spędzonych w szkole plus zadania domowe jest większa niż w tamtych latach. I teraz, co ona miała na myśli, że dzieci mają tyle zajęć, że lepiej je potopić, niż uczyć w tych szkołach? Moi drodzy, nie wiem, co ona miała dokładnie na myśli, dlatego powiem Wam swoją opinię na ten temat. Moi drodzy, jak dzieci mają, są bardzo małe, czyli mają tam, nie wiem, rok, półtora, dwa, my robimy wszystko, żeby się nauczyły chodzić, żeby zaczęły mówić, żeby zaczęły się rozwijać. A później, jak one idą do szkoły, robimy wszystko, żeby siedziały na tyłkach i się nie odzywały. I teraz, moi drodzy, czy to nie jest chore, żeby 6, 7, 8, 9, 10, 15 latka przykuwać do ławki? I teraz, moi drodzy, żeby się działo przygarbione, nikt o to nie dba, żeby się nudziło, żeby robiło głupoty, to nie wygląda tak, jak powinno. Tak to nie powinno wyglądać, moi drodzy. I jak myślę o tych słowach Marii, to przypomina mi się trochę moje dzieciństwo. Jednak ja miałem to szczęście, że ja chodziłem do szkoły, jak to mówili nauczyciele eksternistycznie, czy często na mnie mówili pan wizytator. Przyszedł, o, pan wizytator. Bo ja chodziłem mniej więcej 50% do szkoły, bo byłem sportowcem czynnym. Także miałem to szczęście, że za dużo do szkoły nie chodziłem. I moi drodzy, jak patrzyłem na tych moich przyjaciół, kolegów, koleżanki, którzy całymi dniami chodzili do tej szkoły, ja się nie miałem nadziwić, jak oni znajdują sobie siłę na to, żeby uczyć się w szkole, wracać do domu, odrabiać zadania domowe, przygotowywać się na sprawdziany. Część z tych osób poświęcała całe życie na to, żeby zakuwać te rzeczy. I teraz, moi drodzy, w młodych ludziach jest tyle pasji, tyle miłości, tyle energii do momentu, jak oni nie pójdą do szkół. To jest tam deptane. I czy nie uważacie, że szkoła powinna wyglądać tak, że dzieci powinny się realizować w tym, co kochają, że nie powinno być takiego natłoku informacji, że powinno być więcej ruchu, że nauka, nie wiem, fotografii, tańca, plastyki, malowania powinna być traktowana na równi z takimi przedmiotami jak matematyka czy język polski. Moi drodzy, jak myślę o tym, jak tacy zaambitni rodzice, jaki natłok informacji starają się wpoić tym swoim, znaczy nałożyć na te swoje dzieci, mi się płakać chce, że nie dość, że chodzą do szkoły, zadania domowe, lekcje dodatkowe, dodatkowe zajęcia, dodatkowe zajęcia, dodatkowe zajęcia, dodatkowe zajęcia. Moi drodzy, dzieci powinny mieć więcej swobody, więcej czasu na naukę na własnych doświadczeniach, a nie siedzenie w ławce przez 45 minut dla 7-8-latka. Totalne szaleństwo i staranie się wrzucać im wiedzy przez tam 4-5 godzin dziennie. Moi drodzy, tak to nie powinno wyglądać. Lekcje powinny być kreatywne. To są rzeczy dla mnie już pomału proste, że nie trzeba jakichś nie wiadomo jakich rewolucji robić. Trzeba po prostu parę rzeczy odświeżyć, zmienić, wprowadzić. Jesteśmy w stanie razem zmienić system edukacji. Ale moi drodzy, bardzo bym Was prosił, żebyście się wypowiedzieli na temat cytatu Marii i napiszcie proszę w komentarzu, co Wy sądzicie na ten temat. Tak samo, jeżeli byście mogli, dajcie jakieś tipy, wskazówki, co jesteśmy w stanie razem wszyscy zrobić, żebyśmy zmienili system edukacji w Polsce, a może i w przyszłości na świecie. Wierzę, że w zjednoczeniu, że razem możemy zrobić wielkie rzeczy. Do zobaczenia.